Deo gratias. Proszę księdza proboszcza, ksiądz w nocy nic nie słyszał? W nocy to ja drogi Gulpiński śpię, a co takiego? Bo psy tak ujadali, aż im w gardłach bulgotało. Ktoś obcy po nocy łaził. Nie wstawałem, myślę sobie, może to Niemcy. U nas Niemcy za wygodnie oni na nasze drogi, panie Kulpiński. No to na kogo by tak szczekali? Przecież na nikogo z naszych. A może to goście? Może któryś z gości w nocy, za przeproszeniem, do wygódki chodził? O czym pan mówi, panie Kulpiński? O czym pan mówi? Przepraszam. No to ja pójdę świecę pogasić. Nie za taką cenę. Kulpiński, czy Kulpiński nogi wytarł? Oj, zawsze wycieram, jak nie zapomnę. No. Pojedzie pan do miasta, w mieście wstąpi pan na plebanię i poprosi księdza proboszcza, żeby pożyczył nam kilka butelek mszalnego, bo nasze już się kończy. Jak to, proszę księdza? Przecież cała piwnica mszalnego wina jeszcze u nas. Kończy się, powiedziałem. To dla księdza kanonika. Aha, i mam jeszcze paczkę, tylko gdzie ja ją podzielę? Niech będzie pochwalony. No, jak się spało? Po tygodniu pierwszy raz w prawdziwym łóżku. Wspaniale. A to odda Kulpiński panu aptekarzowi. Ale ksiądz miał rację co do tego wina. Nie starczy. Proszę się pośpieszyć. Już idę zaprzęgać. Tobie śpiewa żywioł wszelki. Proszę księdza proboszcza, ksiądz pozwoli! Chodź na to, bratku. Coś ty za jeden? Kulpiński Wawrzyniec. A co to za wieś, panie Kulpiński? Nie Kulkul, a Kulpiński. Wieś owczary. A Niemcy są we wsi? Coś podobnego. A to panowie do księdza proboszcza, bo tutaj już dwóch takich czeka od wczoraj. Jakich dwóch? No, jeden na Węgry, a drugi do domu. O, proszę księdza, mamy gości. Znowu. Niech będzie pochwalony. Na wieki wieków. Skąd Bóg prowadzi? Z wojny. Ksiądz pozwoli. O nic nie pytam. To zbyteczne konwenanse. Głodniście pewnie. Jak cholera. Kuraś, co wam. Nic nie szkodzi. Nie szkodzi. Byłem kilka lat kapelanem wojskowym. Kulpiński, konia i do miasta, bo przed nocą nie wrócisz. Lecę. Lecę, proszę księdza, już na jednej nodze. Proszę. Kto Hitler? Proszę księdza! Proszę księdza! Gdzie mamy jodyne bandaże i te... Na Boga, co się stało? Młody Mucha jak raz z wojny wrócił. Ranny? Nie, on zdrów, ale zastał swojej żony Świtalskiego, no i zdenerwował się troszkę. A więc to Świtalskiemu ta jodyna potrzebna. Tak, jemu i dla baby, choć ci historyję, no. Boże, co za nieszczęście, ja. Pora wracać. Thank you.
Proszę. Proszę księdza. Sam? A gdzie Semko? Właśnie. Semko dopiero wrócił z granicy i mówi, że w żaden sposób nie można przejść. Mówią, może jutro uda się przeprowadzić. Serdecznie podziękować. Czas mi drogę. Nie ma za co. A śniadanie Tereska podała? A tak, jajecznicę. Byłam jak w raju, proszę księdza. Nie trzeba, nie trzeba. Proszę księdza! Proszę księdza proboszcza! Niemcy we wsi! Gdzie? Tu na motocyklach, na skraju! Kulpiński, tak. Ornat, sam w komrze i idzie mszę odprawiać. Panowie wszyscy do kościoła. Do kościoła, nie ośmielą się wejść. Znalazłam koło łóżka tego młodego. Pewno mu wypadło. O, tu jest wizytówka. Tadeusz Miszczyk, kapitan dyplomowany. Co? Taki młody już kapitan? Kulpiński? Tak. Trzeba będzie zawiadomić rodzinę. Tu jest adres. Warszawa, ulica Parkowa 2, mieszkania 4. Powtórzcie. Parkowa 2, mieszkanie 4. Wezmę adwokata i jakoś wyciągnął go z tych tarapatów. W końcu nic nie zawinił. No. A to pewnie żona. Nie w ogóle mówić. Mówi bardzo dużo i chętnie. Więzień Kulpiński. Może znajdzie pan trochę czasu i dla mnie? Miał pan odwiedzić urzędy pocztowe. Wie pan, że wyjeżdżałem. Proceder z przygotowaniem listów do nas powtarza się coraz częściej. Niech pan się niczego nie boi, panie Kulpiński. Nastąpiło małe nieporozumienie, ale wkrótce pan będzie mógł wrócić do domu. Zapali pan? Bóg zapłaci. Papierosy szkodzą. Ksiądz proboszcz to tak kopcie jak komin, a pan organista to tego cybucha z gęby nie wyjmuje. A mnie, chwała Bogu, jakoś się uda. A jak tam zdrowie księdza proboszcza? A Bóg zapłaci, Bóg zapłaci. To ksiądz proboszcz pana wysłał do Warszawy, tak? A po co? Gdzie by tam ksiądz proboszcz mnie wysyłał? Ot, mówi, Kulpiński jedzie do Warszawy do brata, to może... Pan ma brata w Warszawie? Tak, brat. Alojzy, rymarz, bardzo dobry. Mieszka tutaj... A potem, potem. Więc tak, odwiedził pan brata, a przy okazji ksiądz polecił panu zwrócić się do pani Miszczykowej, tak? Prawda? Prawda, ale nie po kolei. Bo ksiądz proboszcz mówi tak, Kulpiński, Boże Narodzenie idzie, oplatków nie ma, nie masz czego komunikantów robić, no dosyć, tak? Dosyć, dosyć. Skąd znacie Miszczykową? Skąd ja znam? Ależ widziałem ją po raz pierwszy w życiu, tak jak pana. O, przepraszam, skłamałem. Pana mam przyjemność już widzieć po raz drugi. Ależ pan Kulpiński wcale nie zna Miszczykowej. To będzie oczywiste. To ksiądz ją zna, prawdaż? Mój ksiądz? No tak. Dał panu przecież jakąś przesyłkę dla niej. No dać dał. Ale czy ją znał? No nie wierzcie panowie temu ani jednego słowa. Czego to ludzie nie nagadają, żeby osobie duchownej znajomość z babą przypisać? A jak jeszcze baba jest taka, jak nie przymierzając pani Miszczykowa, co to ma na czym usiąść i czym oddychać? No to gadają tyle, co im ślina na język przyniesie. Tak, a prawda jest taka, że mi się z tego miejsca nie ruszył. Że owszem, myśmy z księdzem proboszczem znali, ale pana Miszczyka. Tak, i taka jest prawda. Kłamać nie będę. Bywał u was, czy jak? Nie bywał. Raz bywnął i tyleśmy go widzieli. Ale papiery po nim pozostała, że czas wojenny, to ksiądz proboszcz po chrześcijańsku postanowił zawiadomić rodzinę pana Miszczyka o tym nieszczęściu, jakie się stało. O jakim nieszczęściu? Pan pułkownik żartuje, a sam wie o tym najlepiej, że wtedy pana Miszczyka i tych dwóch z plebanii wasi zabrali. Jacy nasi? Żandarmi. A nazwiska tych dwóch, których zabrano wtedy z Miszczykiem? Nie powiem. Nie dlatego, że nie chcę, bo sercem i duszą służę, ale nie wiem. Jedną noc u nas nocowali. Kliphorn.
Tak. Proboszcz gotów? Już schodzi, panie dziedzic. Proszę księdza proboszcza, pan dziedzic Makomaski przyjechał. Słuchaj, no, tylko nie Makomaski, a Korab Makomaski. To, żebyś pamiętał. A ja wiem, że Korab. Ja tylko tak dla prędkości. A to nie, to nie ma co oszczędzać. Korab to Korab. A przygotowałeś coś na drogę, bo chłodno się robi. A jakże, panie dziedzicu? A co, takiego ziołóweczka? Nie, ziołóweczki ani kropelki. Wszystko na Wielkanoc wypite. Ale orzechówki przygotowałem. Nie ustępuję. A jak robiłeś, prawda? A ksiądz proboszcz. A księże proboszcz tu. Proszę, bo już późno. Musimy jechać, a bank otwarty tylko do południa. Proszę, księże proboszcz. Proszę. Proszę bardzo. Jedź. No jedź, pan dziedzic mówi!